Witamy w kolejnym odcinku Kuriera Legnickiego. Dzisiejszy poświęcimy nowym zasadom gospodarowania odpadami. Od lipca obowiązywać będą nowe zasady gospodarowania odpadami. Legniczan czeka prawdziwa rewolucja nie tylko w opłatach za wywóz śmieci, ale ich segregowanie. Ci, którzy tego nie zrobią, za wywóz zapłacą drożej, ponieważ zgodnie z nową ustawą to gmina obciążona będzie karami za zbyt niski poziom segregacji. Jednak zanim przepisy wejdą w życie, legniczanie musieli wypełnić specjalne deklaracje w sprawie opłat śmieciowych. To sami mieszkańcy muszą podjąć decyzję, czy będą segregować odpady, czy też wszystko wrzucać do jednego pojemnika. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej za odbiór śmieci selekcjonowanych od lipca każda zamieszkała osoba zapłaci 13,70 zł. Ci, którzy nie będą chcieli segregować, poniosą wyższe koszty 17,80 zł miesięcznie od osoby. Jednak najpierw legniczanie muszą wypełnić specjalne deklaracje, w których wykażą, ile osób zamieszkuje w danym lokalu. W Legnicy opłaty są liczone na mieszkańca, więc w deklaracji trzeba wskazać ilość mieszkańców zamieszkujących, nie zameldowanych, tylko zamieszkujących daną nieruchomość. I teraz to, co ważne, kto składa deklarację? W domkach jednorodzinnych składają właściciele domku. I tutaj jest jeszcze jeden element dotyczący tylko właścicieli domków jednorodzinnych, że oni mogą w deklaracji wykazać jeszcze jeden pojemnik, w ramach opłaty oczywiście, pojemnik na zielone odpady. Jeżeli zaznaczą, że mają kompostownik, wówczas no, nie będą mieć tego pojemnika na bioodpady. Czyli właściciele domków składają deklarację osobiście do urzędu, natomiast jeżeli chodzi o budynki wielorodzinne, zgodnie z ustawą, która wszystkich obowiązuje, deklarację na daną nieruchomość składa zarząd nieruchomości, zarządca nieruchomości. Natomiast w spółdzielczych budynkach zarząd spółdzielni na daną nieruchomość. Kto mieszka w budynku komunalnym, to w jego imieniu deklarację na daną nieruchomość złoży zarząd gospodarki mieszkaniowej. Deklaracje już trafiły do urzędu. Wstępnie wyliczono, że w marcu złożono ich 4000. Kolejne dostarczone będą w najbliższym czasie. Wszyscy no, musimy się zmierzyć z nowym systemem gospodarowania odpadami na terenie miasta Legnicy, który właśnie zafunkcjonuje od 1 lipca tego roku. Niemniej już teraz no, mamy ten temat bardzo gorący zarówno w urzędzie, jak i na terenie miasta. Mieszkańcy składają deklaracje do wyznaczonych punktów o wysokości opłaty i z tych deklaracji, które zostały złożone, no wynika, że legniczanie jakby obawiają się podjęcia tematu segregacji, jaki został przyjęty w modelu dla miasta Legnicy. Chcę powiedzieć, że ten model, który został przyjęty, jest bardzo prosty. Polega on na tym, że na nieruchomościach powinny się znaleźć pojemniki na tak zwane odpady zmieszane, jak i na tak zwane odpady surowcowe suche, bo szkło zostanie w dotychczasowym systemie, czyli mieszkańcy będą je donosić do punktów, które będą w systemie gniazdowym zorganizowane. Chcemy tych punktów zorganizować na początku około 500, czyli żeby jak najbliżej znalazły się one mieszkańca. Obowiązek składania deklaracji mają również właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady, czyli wszystkie firmy, zakłady pracy, szkoły, szpitale, zakłady usługowe i restauracje. System selekcjonowania odpadów po wejściu w życie od 1 lipca będzie bardzo przyjazny dla mieszkańców. W kuchni potrzebne będą tylko dwa pojemniki. Od 1 lipca tego roku wejdą w życie nowe zasady gospodarki śmieciowej w naszym mieście, tak jak w każdej gminie w Polsce. U nas system zakłada, że właściciele nieruchomości, a zatem i mieszkańcy, będą segregować na dwie, jak gdyby w dwóch pojemnikach. Na każdej nieruchomości powinny być dwa pojemniki. Jeden na śmieci zmieszane, a drugi na surowcowe. Te surowcowe to będzie pojemnik żółty. Tam wrzucimy wszystko, co można jeszcze później wykorzystać do ponownego jak gdyby przetwórstwa, prawda? Czyli to będzie ta nasza segregacja. I w pojemniku na te surowcowe znajdzie się i gazeta,
i torba foliowa, i opakowanie po czekoladkach, po kosmetykach, i opakowanie plastikowe po wodzie mineralnej. Również stare jakieś rzeczy, które już nam są niepotrzebne, w sensie odzieży, też mogą się tam znajdować. Natomiast będziemy donosić do tak zwanych gniazd, gdzie będzie jeden pojemnik, pojemnik na szkło kolorowe. Czyli do surowcowego pojemnika nie wrzucimy szkła. To jest jak gdyby podstawowa zasada. Jest to system, który jak gdyby z wyliczeń ekonomicznych wyszedł nam jako najtańszy i zdecydowanie najbardziej przyjazny dla mieszkańców, ponieważ w dużej części mamy małe kuchnie i gdybyśmy musieli na poszczególne frakcje segregować, to wtedy tych worków czy pojemników w mieszkaniu musielibyśmy mieć 4 albo 5, prawda? A dzisiaj, tak jak mówię, zmieszane to są takie, gdzie już nie da się niczego wyselekcjonować, a surowcowe to takie, które pójdą na sortownię do rozdzielenia poszczególnych frakcji i będziemy mogli się tymi efektami ekologicznymi, efektami segregacji wykazać, bo to jest warunek, aby gmina nie płaciła kar z tytułu braku odpowiednich poziomów segregacji. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą mieli do dyspozycji pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz na odpady surowcowe. Każdy z nich zostanie oznaczony innym kolorem. Pojemniki na odpady zmieszane, czyli niesegregowane, będą w kolorze czarnym, metalowym lub ciemnozielonym. Kolor żółty przeznaczony jest na odpady surowcowe, zielony zaś na szkło. Chcemy zachęcić mieszkańców, żeby starali się ze strumienia odpadów, które są gromadzone w gospodarstwach, wyselekcjonować maksymalną ilość odpadów, które powinny się znaleźć właśnie w tym pojemniku. Oczywiście bez szkła, bo tak jak powiedziałam, szkło będzie na donoszenie. Czyli tam znajdą się opakowania plastikowe, opakowania metalowe, odzież zużyta, przede wszystkim makulatura, której też w gospodarstwach mamy dużo i czasami nie wiemy, co z nią zrobić. Więc do tych pojemników opakowaniowych chcielibyśmy, żeby ona została wrzucona. Proszę się nie obawiać, bo tutaj mamy najwięcej pytań, czy ja będę musiał myć te opakowania plastikowe na przykład po jogurcie. Więc oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby mieszkańcy wrzucali czyste opakowania do tych pojemników na opakowaniowe suche. Niemniej jeżeli nie mają takiej woli, to te opakowania brudne, tak, czy też plastikowe reklamówki zanieczyszczone powinny się znaleźć w opakowaniach wtedy na odpady zmieszane. Czyli dajmy sobie szansę, jeżeli mam chęć rzucić czyste opakowanie do pojemnika na te opakowaniowe, to dajmy sobie szansę i żeby na tych posesjach pojawiły się pojemniki na te opakowania. Mogą one być składane również w workach, bo w naszym systemie właśnie te opakowaniowe mogą być składowane również w workach. Także będą one odbierane raz na 2 tygodnie. W harmonogramie odbioru pojawią się wtedy te nieruchomości, gdzie ma podjechać samochód i odebrać te odpady. Śmieci, które wyrzucamy do pojemników, są bardzo często cennym surowcem. Segregując odpady, dajemy im drugie życie, chronimy środowisko i oszczędzamy sporo pieniędzy w domowych budżetach. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym programie.